Rolnicy alarmują, leśnicy ostrzegają. Jest tak sucho, że wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach, a na polach uprawnych już za chwilę pojawią się pierwsze problemy z powodu braku wody. Na razie brak perspektyw na poprawę tej sytuacji. Tegoroczne anomalie pogodowe i brak opadów grożą nam suszą hydrologiczną. Łukasz Kądziołka. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach to nic nadzwyczajnego o tej porze roku. Jednak leśnicy muszą być czujni. W ciągu 7 ostatnich dni wilgotność ścioły spadła z około 50% do już nieco ponad 14%. No można tak kolokwialnie powiedzieć, że jest dość sucho. Jest dość sucho, jeszcze nie jest dramatycznie, aczkolwiek trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje w lesie. Dlatego codziennie sprawdzana jest wilgotność w lesie. Proszę popatrzeć, jak sucho jest. Choć kobiórskie lasy należą raczej do tych mokrych, to wystarczy mała iskra, żeby powstał tu duży problem. Skutki suszy odczuwają też rolnicy. Jak mówią, w tym roku wszystko jest wcześniej niż być powinno. Jest ładny kwiatek rozwinięty. Choć ziemniaki są stale nawadniane, to gleba jest nadal bardzo sucha. Dokładanie im jakichś substancji odżywczych typu potas, fosfor, żeby one tą wodą lepiej sobie radziły, to są kolejne koszty, które i tak już są wysokie, nie? A widoków na jakieś wysokie ceny w skupach na razie nie ma, więc może być to ciężki rok. Rolnicy nie mają wyjścia, muszą podlewać i czekać na deszcze. Zresztą odbija się to nie tylko na uprawach. My tego nie odczuwamy, bo mamy wodę w kranie. Natomiast już właściciele przydomowych ogródków wiedzą doskonale, że problem narasta. W rzekach w ostatnich dniach katastrofalnie w całym kraju, w tym zwłaszcza na Niżu, również w zachodniej części województwa śląskiego, spada poziom wody. Dlatego wszyscy powinniśmy trzymać kciuki za to, że niebawem spadnie trochę deszczu. Najbardziej jest on potrzebny właśnie wiosną. Susza w Polsce to nic nadzwyczajnego, ale kiedyś pojawiała się rzadziej. Jest to kataklizm mimo wszystko, więc on nie powinien się pojawiać, a jeżeli się pojawiał powiedzmy 30 lat temu, to raz na około 7-9 lat. Natomiast od 2014 roku rokrocznie się pojawia. I mimo, że w tym roku zima była śnieżna, była mokra, to teraz coraz częściej jest za sucho i nie pozostaje nic innego, jak przyzwyczaić się, że już tak będzie. My musimy iść za zmieniającym się klimatem i za tą pogodą, do której my się musimy dostosować. Jak pokazują prognozy na najbliższe dni, w weekend i na początku przyszłego tygodnia może popadać. Trzeba mieć nadzieję, że to nie będzie mały deszcz z dużej chmury. Thank you.